Rozpoczynamy spotkanie numer 5, rozgrywane w dniu dzisiejszym i jest to pojedynek pomiędzy Grestą a Unisław Friends. Szybciutko składy zespołów: drużyna Gresty, 7 Winowiecki, 8 Żochowski, 10 Lonser, 11 Bączkowski, 14 Menger, 16 Olszewski, 19 Wiśniewski, 20 Kulczyk, 22 Orłowski, 24 Brachulski, 26 Waśkowski, 32 Kulewski, w bramce Dobrowolski, Unisław Friends oczywiście, numer 3 Poznaniak, 7 Szatkowski, 8 Kowalski, 15 Łowodziński, 17 Malewski, 20 Maksymiak, w bramce 81 Zdrojewski. To skład drużyny z Unisławia, Unisław Friends. Przypomnijmy oczywiście, że kolejne spotkania w dniu dzisiejszym, kolejne spotkanie to będzie mecz SKP Wozowni z Ekopolem. Ten mecz miał się rozpocząć o godzinie 17.40, a więc już wiemy, że on się o tej godzinie nie rozpocznie, ponieważ mamy sami godzinę 17.43. A więc ostatnie spotkanie dzisiaj powinno być zaplanowane na około godziny 21.30. No i około godziny 22.30, no chyba, że będą dogrywki, skończymy dzisiaj dla Państwa pracę tutaj w Świeciu. Więc jeszcze 5 godzin przed nami, zapraszamy bardzo serdecznie przed monitory. Zobaczymy. No i 3 minuty za nami. Unisław Friends oczywiście na żółto-czarno. No i mamy pierwszą bramkę. Pierwsza bramka dla drużyny Unisław Friends, a jej strzelcem Piotr Maksymiak, także doświadczony stalek ligowiec, który grał w drużynie Unisław Team, a także grał w tym srebrnym sezonie drużyny,
wtedy Kemira transferem uniosła w team. Był to czwarty sezon Stalex Ligi. Więc przypomnijmy, Ekopol Wozownia. To bezpośrednio po tym spotkaniu. Później i Kartierzewo, Ultimate Team Bydgoszcz. SPX, FTW, USG Bydgoszcz, Sedak Kęgielnia, Unipartner i Oaza Smaku. Oj, teraz spojenie słupka z poprzeczką. I na koniec kokostudio.pl, Oaza Smaku. Ten mecz na sam koniec, ale mamy kolejną bramkę dla drużyny Unisław Friends. 2-0. I strzelcem z numerem 6, przepraszam, z numerem 8, Kowalski. Dwa do zera. A asystował Łowodziński. Za chwilę jeszcze raz spojrzymy, jak padła ta bramka. Właśnie w taki sposób. Jak na razie przypomnijmy, mieliśmy tutaj tylko jedną dogrywkę, był to w pojedynku bezimienny Chełmno z drużyną TB Projekt. Była to jedyna 5-minutowa dogrywka rozegrana w dniu dzisiejszym. No i już rozpoczęli zawodnicy drużyny grę z tych hurtowni budowlanej. Gesta rok temu w pierwszej lidze. No w tym sezonie będzie o to oczywiście niezwykle ciężko. Jeżeli chodzi o grupy ligowe, tak samo ciężko będzie drużynie Unisław Friends w grupie A z Oazą Smaku, z Kodą Bresał to Grudziący, Deja Vu, Sylą Kęgielnią i Wozownią. Natomiast ta druga drużyna Gresty występuje w rozgrywkach Stalex Ligi w tym sezonie w grupie E. Do tej pory jeden mecz rozegrany drużyny Gresty i bez punktu. Gresta Hurtownia budowana na pierwszy mecz przegrany 4-1. Gresta, pierwszy mecz przegrany, tak jak już mówiłem, 4-1 z drużyną SPX, FT, MDD, WSG Bydgoszcz. Tą jedyną bramkę w tamtym spotkaniu dla Gresty zdobył Patryk Olszewski. Nie zdążył do tej piłki Michał Kowalski. Oddał tu Gresta.
Tak jak mówiłem, większość tych zawodników rok temu w drużynie Unisław Team mieli okazję się spotkać już rok temu w rozgrywkach na pierwszoligowym froncie. Ale jak na razie 9 minut, 2 do 0. Rozpoczął już bramkarz drużyny Unisław Team, Unisław Friends oczywiście. Rozpoczyna Mateusz Szatkowski. Szybko drużyna Gresty przedostała się pod bramkę Unisław Friends, ale nic z tego nie wyszło. Kolejna próba. Bez faulu. Oj, teraz faul i to będzie żółta kartka dla Dawida Łobodzińskiego. Dziesięć minut pierwszej połowy za nami. Gresta przy piłce. Podanie. Dużo podaniami grają zawodnicy Gresty. Mają szeroką ławkę, no ale tam nikogo nie było, żeby teraz zakończyć tą akcję. Mają szeroką ławkę zawodnicy Gresty. Spoglądam na ławkę rezerwowych. 9 zawodników w tym momencie na zmianę, tylko 3 drużyna Unisław Friends. No i to powoduje, że no pod koniec więcej sił mogą mieć zawodnicy Gresty. Mogą wchodzić tutaj wypoczęci, ale teraz jest okazja i jest bramka. Mateusz Szatkowski. Zawodnik z numerem 7, strzelcem bramki. A asystę zaliczył z numerem 8 Michał Kowalski. Trzy do zera. Dobra próba podania do uwolnionego jednego z zawodników Unisławia. Teraz czy uda się, trochę za bardzo wypuścił sobie tą futbolówkę jeden z zawodników Unisław Friends z numerem 17 Mariusz Malewski, bo to była doskonała okazja do strzelenia bramki. Łapie piłkę bramkarz Marek Zdrojewski. Już kolejne długie zagranie do przodu.
drużyna z Unisławia w kolejnym ataku. O, czas prosi Gesta. Kolejna okazja, jeszcze główką próbował zawodnik. Teraz mocny strzał zawodników Gresty trafia w słupek. Pan Grzegorz Feter wykorzystał szybciutko tą przerwę dla swojej drużyny, ponieważ no muszą tutaj kombinować już zawodnicy drużyny Gresty, jak odrobić straty. Jednak rusza drużyna Unisław Friends. Maksymiak traci futbolówkę, ale jeszcze do tyłu zawodnicy Unisław Friends. Teraz jest przejęcie przez Gresty. Olszewski, on strzelał, ale broni Marek Zdrojewski. Kolejny strzał, próbował z numerem 15, Bartłomiej Menger. No i teraz może drużyna Unisław Friends, no dużo nie brakowało, a wyszłaby tutaj na jeszcze większe prowadzenie. Wybita futbolówka do tyłu. Próbuje Gresta, ale strzał Damian Alonsera zablokowany. No i okazja dla Unisław Friends. Za plecy zagrana ta piłka Malewskiemu. Rozpoczęli zawodnicy z Gresty kolejny atak.
Zobaczymy. Jeszcze 3 minuty 30 sekund do zakończenia pierwszej połowy. No i później już drugie 20 minut, w których będą musieli walczyć zawodnicy pana Fetera o wyrównanie. Gesta próbuje, Gesta szuka. Możliwości uderzenia na bramkę. Ale to Unisław. Po raz kolejny przy piłce. Jest faul. Faulowany Maksymiak. A zawodnikiem, który faulował, Piotr Brachucki. Ustawia sobie piłkę Maksymiak. Jakub Bzdawka cofa jeszcze Muir. Podanie na środek do Michała Kowalskiego, ale ten strzał niecelny. Gesta ma 4 faule, Unisław Frenz tylko 1. A więc Gesta musi powoli na te przewinienia uważać. Piłka opuściła plac gry. Zdrojewski rozpocznie od bramki. Kolejna okazja. Oj, dobrze. Teraz wślizgiem w nogi Maksymiaka wszedł z numerem 22 Mateusz Orłowski. Czy nie? Jednak odgwizdane to jako faul. Jednak odgwizdane to jako faul przez Jakuba Bzdawkę. Jest to piąte przewinienie, więc przez minutę 10 sekund mogą muszą uważać się na faule. Zawodnicy Gesty. Złe to wznowienie, ale teraz jest przejęcie piłki. Okazja, jest gol. Michał Kowalski, zawodnik z numerem 8, strzela czwartą bramkę dla Unisław Frenz. Asystował Łobodziński. Dobry przechwyt piłki. Ładna wymiana. No i 4-0. Czy takim wynikiem zakończy się pierwsza połowa tego spotkania? Zobaczymy. Jeszcze 30 sekund. Trzy sekundy do końca pierwszej połowy, no i to będzie koniec pierwszej połowy tego spotkania. Do przerwy Gesta przegrywa z Unisław Frenz 4-0.
I rozpoczęła się druga połowa spotkania między Unisław Friends a drużyną Gesty. 4-0 ciągle na prowadzeniu drużyna z Unisławia. Dobrze teraz w bramce interweniował Zderyski. Próba przelobowania bramkarza. Próba bardzo zła. Spoglądamy na zegarek. Godzina 18:07. Myślę, że około godziny 18:40 rozpocznie się pojedynek pomiędzy Wozownią a Ekopolem. Około godziny właśnie 18:40 Wozownia Ekopol. Później Klub Podróżnika i Kordierzewo Ultimate Team Bydgoszcz o godzinie 19:40. O 20:40 SPX FT WSG Bydgoszcz, Syla Kęgielnia Unipartner, 21:40 pojedynek drużyny bydgoskiej Koko Studio z Oazą Smaku. Ostatni mecz, przypomnę, około godziny 21:40. No a my mamy pierwszą bramkę w dzisiejszym spotkaniu dla Gesty. W końcu udało się graczom Gesty strzelić, a strzelcem Dawid Kulczyk. A asysta z numerem 11, Oczkowski. Cztery do jednego. 3 minuty drugiej połowy za nami. Drużynę. Unisław Friends. Już w kolejnym ataku zatrzymany przez zawodników w zielonych koszulkach. Ale teraz ładnie przebija się drużyna z Unisławia. No i to jest piąta bramka. Piąty gol dla drużyny Unisław Friends. 5-1, a jej strzelcem Michał Kowalski przy asyście Piotra Maksymiaka. Tak właśnie, ta bramka przed momentem padała. Kolejna okazja dla drużyny z Unisławia, tym razem niewykorzystana. No i jest gol, jest kolejna bramka dla drużyny z Unisławia. Jej strzelcem z numerem 8. Michał Kowalski. Czwarty gol Kowalskiego w tym spotkaniu. Potężny strzał, piłka odbiła się od poprzeczki.
Teraz próbuje już Gerstan, dobrze jednak w bramce Zdrojewski. Do jednego, a więc no już powoli sprawa awansu wydaje się być przesądzona. Kolejną drużyną, która awansuje, będzie drużyna Unisław Friends. Drużyna Unisław Friends dołączy do Eurodebiutoru, nie, Grudziądz Team. Akropolu, bezimienny hełm, no LB i WSD twojej szkoły. Przypomnę, że po zakończeniu tego meczu do końca dzisiejszej rywalizacji pozostaną jeszcze 4 spotkania, więc jeszcze proszę zostać oczywiście z nami, bo będzie na pewno się działo. Już szybciutka akcja z drugiej strony boiska. Drużyna Gresty jeszcze próbuje. No i od bramki rozpocznie Dobrowolski. Dobrowolski. Długie wznowienie do przodu. Mamy rzut rożny. Broni Zdrojewski. Zdrojewski, no. Jak na razie bardzo dobrze w bramce. Nie mogą mieć do niego żadnych zarzutów zawodnicy drużyny Unisław Friends przy stracie tej jednej bramki. Jak na razie Zdrojewski ze swoich obowiązków wywiązuje się naprawdę bardzo dobrze. Niecałe 13 minut do końca. Piłka opuściła plac gry. No i zobaczymy, czy drużyna z Gresty jest stać jeszcze tutaj, aby zagrozić bramce, no ale tymczasem zagraża, ale to Unisław. Bramce drużyny Gresty. Mamy kolejną bramkę. 7 bramkę zdobywa zawodnik z numerem 7, Mateusz Szatkowski. Zobaczmy jeszcze powtórkę. Przepraszam, mamy oczywiście zmianę wyniku na 7. Przed momentem nie zmieniłem po bramce oczywiście. Przepraszam bardzo serdecznie. Zawodnicy Gresty no, nie mają pomysłu na grę, nie mają pomysłu jak zagrozić bramce Zdrojewskiego. Akcje drużyny Gresty są bardzo nieprzemyślane i to sprawia wiele kłopotów w drużynie pana Fetera ze względów oczywiście. Y
braku finalnego podania w kierunku bramki rywala. Takiego podania, które któryś z graczy gesty mógłby wykończyć. Mamy dużo takich strzałów nieprzemyślanych, niepotrzebnych. To powoduje... problemy. Siedem do jednego, 9 minut do końca. Zdecydowana przewaga drużyny Unisław Friends. No i ten mecz powoli zmierza w kierunku końca. Tak jak mówiłem, około godziny 18:40 kolejne spotkanie i będzie to mecz. Oj, no nie wiem, czy tam nie było faulu. Mamy jeszcze jeden rzut rożny. Ale teraz piłka za plecy. Dużo nie brakowała. No, moglibyśmy mieć tutaj groźną sytuację dla gesty. Był faul, faulował z numerem 22 Mateusz Orłowski. No, ależ było po raz kolejny bardzo, bardzo blisko. Za nami już... No, 5 godzin prawie relacji. Na żywo z hali widowiskowo-sportowej w Świeciu. 4 jeszcze przed nami. A my mamy bramkę dla gesty, bramkę numer 2. Jej strzelcem zawodnik z numerem 16, Patryk Olszewski.
Oraz kolejne próbuje drużyna Unisław w pręcy. Kolejny strzał obroniony nogą przez Dobrowolskiego. Okazja dla Gesty, no ale dobrze wychodzi z bramki goalkeeper ekipy Unisław Friends Marek Zdrojewski. Po raz kolejny dobra interwencja Zdrojewskiego, faulowany teraz Marek Zdrojewski. Sześć minut niecałe pozostało do zakończenia tego spotkania. Teraz dobrze Zdrojewski. Rozpoczyna drużyna z Unisławia. Szybko wznowiona już ta gra. Okazja dla Gesty, no i Marek Zdrojewski, on w bramce jest naprawdę w dniu dzisiejszym świetny. Mimo straty dwóch goli. No to Zdrojewski jest dzisiaj bohaterem drużyny. Unisław Team, bo naprawdę dużo bramek, dużo piłek w dniu dzisiejszym wybronił. Ależ teraz świetne zagranie. Próbował przebijać się tam jeden z zawodników z Unisławia. Teraz jest kolejny przechwyt drużyny z Unisławia. Wozownia z Ekopolem. Ten mecz bezpośrednio po zakończeniu tego spotkania. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Drużyna z Unisławia, mimo że na ławce tylko dwóch zawodników, ma naprawdę dużo sił. I po raz kolejny atakuje bramkę Dobrowolskiego. Teraz pusta bramka, no dużo nie brakowało. Ta piłka przeleciała po poprzeczce bramki Krzyśka Dobrowolskiego. Dużo nie brakowało, mielibyśmy kolejną bramkę dla drużyny z Unisławia. Jest okazja, no i nie ma bramki w słupek, tylko ta piłka po strzale Jakuba Bączkowskiego. Rozpocznie od bramki Marek Zdrojewski. Zdrojewski już wznowił tą grę. Jest okazja, ależ teraz mocno tam barkiem pchnięty jeden z zawodników Unisław Team.
przejmuje Gersta. Pusta bramka. Błąd bramkarza wykorzystuje Bartłomiej Menger. I mamy 7-3. A asystował z numerem 16 Patryk Olszewski. No i mamy kolejną bramkę. Bramka dla Unisław Friends. Szybciutko podwyższone prowadzenie. Mateusz Szynkowski z numerem 7. On strzelcem tej bramki. Kolejny strzał. No ale w wykonaniu było to naprawdę bardzo słabe. Unisław Friends w kolejnym ataku. 8-3. Minuta do końca. Jest faul. Faul drużyny Unisławia. Będzie rzut wolny. Jeszcze jedna okazja do zdobycia bramki. Numer 10 Damian Lonser. On ustawił sobie tą piłkę. Dobra interwencja Zdrojewskiego. Out. Kolejny strzał. Nic z tego nie wyszło. Jeszcze 30 sekund i za chwilę na rozgrzewkę wejdą kolejni zawodnicy. Mamy kolejną bramkę w wykonaniu Piotra Maksymiaka. 9-3. Asysta Michała Kowalskiego. Jeszcze kilka sekund. Łapie futbolówkę Zdrojewski. Jeszcze próbuje drużyna Gresty. Koniec. Ta bramka nie zostaje oczywiście zaliczona. Koniec spotkania 9-3.